11 listopada, poniedziałek, Łukasz Sobolewski, witam i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Republika. Warto też w tym miejscu zauważyć, że na czas szczytu, mimo układu z Schengen, wróciły kontrole graniczne. Pytanie, czy ma to wpływ na jakość i płynność ruchu na granicach? Podczas tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej koncentrujemy się przede wszystkim na osobach mogących stwarzać zagrożenie dla szczytu klimatycznego, który się odbywa w Warszawie. Do kontroli są typowane pojazdy na podstawie naszych ustaleń. Kontrole będą trwały do 23 listopada. Realizujemy je w oparciu o nasze wewnętrzne przepisy i staramy się robić to w taki sposób, aby nie zakłócać swobodnego przepływu osób przez granicę, żeby nie powstawały kolejki na granicy.